No, jest takie powiedzenie, że koń jaki jest, każdy widzi. Tylko każdy widzi po swojemu i nie wszystko dostrzega. They are flight animals, this is the program, and if you behave badly on the horse, this is the first thing they use. They run away. Or they rear up or whatever. So the flight reflex is a defensive reflex. And this is why some horses are spooky, meant to be a mental, a problematic, difficult horse, but this is only a defensive reaction. We are wrong, not the horse. If a horse does this. Wiele osób podchodzi do koni tak bardzo stereotypowo, mamy to zakorzenione w naszej mentalności, jako, ponieważ koń jest tak długo wpisany już w jakby historię naszej cywilizacji, to nam się wydaje, że to, że koń nosi człowieka na grzbiecie, czy ciągnie wóz, no to jest takie normalne. No przecież koń jest do jeżdżenia. Nazwijmy rzeczy po imieniu. To, że jeździmy na koniach i użytkujemy, jest naszym czystym snobizmem. Budowa koni nie sprzyja temu, żebyśmy na nich jeździli. Czy się da? No da się, bo jeździmy na nich. Czy to jest dla nich takie super przyjemne? To zależy. To trzeba by zapytać konia, czy jazda konna im sprawia mu przyjemność. No, dobrze, że konie nie mówią, bo pewno niestety często by było tak, żeby mówiły, że absolutnie nie. Jeżeli koń toczy pianę z pyska i opluwa się śliną, to na pewno nie jest to szczęśliwy koń, który przeżuwa wędzidło, tylko to jest koń, który się broni przed bólem po prostu. To jest moja obserwacja, to jest moja filozofia. Są naszymi lustrami, są naszymi aniołami stróżami, które pilnują tego, żebyśmy robili rozwój i żebyśmy podnosili swoją świadomość, ale nie każdy chce to zobaczyć. I to jest przykre,